W naszych dziadkach normalnie często może być, że znajdujemy to, czego nie mamy u rodziców, jednocześnie mają to, co u rodziców jest. Pilnują tego, co święte u rodziców, a jednocześnie mają wobec nas ten stosunek, który pozwala łatwiej przyjąć. Wiesz, wnuczko, no bardzo ładny ten kawaler, ale to nie jest mąż dla ciebie. Babciu, dlaczego tak mówisz? No bo widzę to i to. No chyba, że mamy do czynienia ze współczesnymi głupimi babciami, tak? Jak widzimy, że babcia nosi tatuaż, to do głupiej babci nie chodzić. Jak babcia chodzi w miniówce, do głupiej babci nie chodzić. Jak babcia jest bezbożna, do głupiej babci nie chodzić, to oczywiście. To lepszy jest wróg niż taki przyjaciel. Czy jak dziadek zalicza kolejne, dajmy na to, ma lat, ileś te znalazł tam, 30 lat młodszą żonę, tak? Amatorkę seksu. Albo jeszcze głupsi dziadkowie, a też no, to nie są wymyślone przypadki. Wyobraźcie sobie, że mężczyzna jest w stanie przyprowadzić syna. Czyli facet ma, syn ma lat 20 parę, no to mężczyzna ma 40 parę albo 50 i przyprowadza do 50-letniej kobiety. I mówi, wie pani, mój syn byłby pani dobrym mężem. No to głupszych już nie ma, nie? Ręczy za swojego syna, że jego syn 20 lat młodszy byłby dla kobiety jej dobrym mężem. Na co liczy? Że ona tak bardzo się będzie chciała ożenić, że se weźmie dziecko? Jak ona będzie miała lat 50, to on będzie, znaczy teraz ma 50, jak będzie miał 70, to on będzie miał 50. Tylko wtedy się nie będzie oglądał na 70-letnią babkę, tylko se weźmie 30-letnią czy 20-letnią młódkę. Także głupich ludzi, głupich babci, głupich dziadków z tytułu bezbożności dziś nie brakuje i do takich nie ma co chodzić. Absolutnie nie.